Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Przemek. I dzisiaj pogadamy sobie o tych urządzeniach, czyli o lampkach przednich, które macie używać podczas jazd swoich, w szczególności tych takich długich, może też krótkich. Skupimy się przede wszystkim na tych lampkach, które mają większą moc, czyli ponad 1000 lumenów. Więc nie przedłużajmy i zaczynajmy. To jest lampka, którą używam już bardzo długi okres czasu. Lampka, która służy mi chyba ponad 3 lata. Lampka, która już swoje przeszła. Lampka, którą uważam za jedną z najlepszych, jaką kiedykolwiek posiadałem. I lampka, która jest naprawdę wykonana wyśmienicie. Jest dalej produkowana i dalej uważam, że warto na nią zwrócić uwagę z kilku powodów. Przede wszystkim jest to lampka, która jest w obudowie pełni aluminiowej. W obudowie, której głowica jest skręcana z przodu śrubami. Z tyłu mamy ładowanie zakryte gumką. Akurat tu jest minus, bo jest to mikro USB ze względu na wiek lampki. Jest to też standard, który do niedawna był dość powszechny. W tej chwili go wypiera mocno USB typu C. Gumowa oczywiście, gumowy guzik. Pasek, który możecie sobie podmienić pod uchwyt, pod GoPro, żeby sobie ją ładnie podwiesić pod uchwytem od licznika. I lampka, na którą się obraziłem jadąc z Brejdaka, bo stwierdziłem, że jak jadę 350 km, machnę to w jeden dzień, nie będę żadnego spania robił, no i przyjadę sobie na wieczór, jak rano zacznę. I ile będę jechał w nocy? Pewnie maksymalnie 3 godziny i ta lampka mi wystarczy. Ale zapomniałem, że ta lampka już jest wiekowa i też już swoje wyświeciła, naprawdę sporo wyświeciła, więc i ten akumulator też swoich właściwości już nie ma takich, jak był, gdy był nowy. W efekcie lampka po 1,5 godziny odmówiła posłuszeństwa, przestała świecić, trybów mi brakło i nie miałem po prostu lampki. Nie używałem jakiegoś mocnego trybu, używałem trybu pośredniego, to jest akurat 1100 lumenów, ja używałem chyba 500, ona ma ten taki tryb pośredni, jeszcze używałem trybu pulsacyjnego, żeby nieco ten akumulator odciążyć i mieć większy zapas energii na dojazd. W efekcie jechałem na lampkach, które mieli moi znajomi, uczestnicy, z którymi jechałem ten wyścig, gdzie złapaliśmy się na trasie. No i musiałem być zdany na ich łaskę, że tak powiem, i jechać obok nich, żeby mi oświetlali drogę, już nie wspominając o tym, że jechałem jeden zjazd na łeb na szyję po płytach ułożonych w wiodełkę i było to całkiem ciekawe przeżycie, a że nie lubię hamować, to jechałem tam po prostu nieco szybciej. Dobrze, że wtedy księżyc troszeczkę przyświecał mocniej i było coś tam widać, ale nie polecam nikomu. Więc mimo tego, że ta lampka sporo ze mną przeżyła, nawet mam pasek z firmy Lezyn założony tutaj, założony tutaj, bo już poprzedni pękł niestety, ten jest dosyć solidniejszy, więc tak czy siak pasuje, więc można było to zrobić. Ale przyszedł czas na to, aby poszukać nowego rozwiązania. I mimo tego, że Dayblazer uważam za jedną z najlepszych lampek, którą też mamy u siebie w sklepie, w tej chwili mamy wersję 1500 lumenów, to jest jeszcze stara lampka w wersji 1100. Pamiętajcie o tym, że wybierając lampkę, która ma więcej lumenów, wybieracie też lampkę, która ma mocniejszy akumulator. Więc mimo tego, że macie lampkę 1500, tak będziecie używać, nie wiem, tutaj dajmy na to trybu 750 lumenów, czyli tego pośredniego, i ta lampka będzie świecić więcej, dłużej na podobnym trybie niż ta 1100, bo akumulatory będą się na 100% różnić w nich. W tej chwili 1100 zastąpiła lampka 1000 z Dayblazera, ale tą lampkę śmiało polecam, bo jest naprawdę jedną z lepszych konstrukcji, jaką użyłem. Pewnie jej następna wersja będzie mieć ładowanie USB typu C, ale mimo wszystko ma jedną bardzo dużą zaletę. Gdy jeździcie ultra, gdy jeździcie wyścigi, które pochłaniają Wam spory czas i stwierdzacie, że będziecie walić longiem całą trasę i chcecie mieć lampkę, która będzie świecić całą noc, tą lampkę można używać podczas ładowania. Czyli podpinacie powerbanka i ładujecie tą lampkę na pełnej mocy i jedziecie po lesie, nie tracąc tak naprawdę właściwości świetlnych, macie w pełni oświetloną drogę, a przypomnę Wam tylko, że 1500 lumenów to jest bardzo dużo. Po lesie można jeździć na 800 i w zupełności to wystarczy, jadąc gravelem po szutrach czy po lasach. A w tym przypadku te 1500 z podłączonym powerbankiem jest petardziochą. I proszę mi uwierzyć, że nie jest to standardem. Ładowanie lampki podczas używania jej nie jest standardem. Ta lampka to ma i można ją używać podczas ładowania. Bardzo duży plus. No i stwierdziłem, że w końcu trzeba wymienić lampkę na nową.
Więc chwilę, nie tak dawno temu, pojawił się Knock Blinder. Bardzo fajna lampka. Lampka, która designem no, jest najładniejsza z tych wszystkich, które będę Wam tutaj pokazywał dzisiaj. W pełni aluminiowa obudowa. Ładowanie typu C. Przede wszystkim z fajnym coverem, dobrze chroniącym nam gniazdo przed zalaniem. Oczywiście są ekraniki tutaj na boku, że jak świecimy tą lampką, to widać nas od boku, że jak nadjeżdża jakiś samochód, no to widać, że jedziemy. Fajnie zrobiony guzik z taką obwódką. Dodatkowo mamy zrobione mega mądrze mocowanie, bo w zestawie dostajemy dwa mocowania, jeśli się nie mylę. Jedno mamy na klik na GoPro i drugie mamy, znaczy na klik na podwieszenie na GoPro, ono jest też zaciskane i tutaj mamy takie specjalne frezy, które trzymają nam tą lampkę, a drugie mamy na pasek. Czyli takie klasyczne dwa mocowania, które mamy. To jest 1300 lumenów. Dość sporo, myślę, że dla mnie w zupełności wystarczająco. No i gdy przychodziły nam te lampki na sklep, sobie myślę, ja pierniczę, w końcu nadszedł czas, żeby mojego Dayblazera wymienić. I co? Podłączam tę lampkę do ładowania, chcę ją włączyć, nie działa. Odpinam oczywiście wtyczkę, co? Działa. Czyli najważniejsza dla mnie rzecz, która dyskwalifikuje tę lampkę, to to, że nie można jej ładować i używać jednocześnie. Bardzo duży minus. Dla mnie skreślający tak naprawdę tę lampkę, ale jeżeli ktoś tego nie potrzebuje i nie potrzebuje jeździć jakichś długich dystansów w nocy na powerbanku, to jest to najładniejsza lampka, jaką widziałem. Bardzo fajna, bardzo dobrze wykonana. Więc jak ktoś chce mocną lampkę na szosę z dobrym designem, to jest to super, super lampka. Więc odkładamy ją na bok i teraz bardzo proszę, cały na biało, wjeżdża mi tutaj marka, której oczywiście pewnie nie znacie, albo znacie, część z Was może znać, szwedzka marka Bookman. I poszukując lampki idealnej, natrafiłem na tą markę, więc zapragnąłem ją mieć w moim sklepie. W zestawie otrzymujemy małe pudełeczko, o którym za chwilkę opowiem, i otrzymujemy to, na co wszyscy bardzo czekają, czyli lampeczkę. Ja sobie pójdę po 5 zł, za chwilę powiem Wam dlaczego. Bookman, szwedzka marka z prostym designem, minimalistyczna. W ogóle ten przód wygląda jak jakiś archaiczny reflektor, ale też ma swój plus, bo on jest oczywiście tutaj taki kreskowany, więc żeby podbić jeszcze troszeczkę siłę lampy. Lampa ma 1500 lumenów. Lampa, która ma ładowanie przede wszystkim od boku typu C, czyli jak macie ją zawieszoną gdzieś pod spodem, na przykład pod uchwytem na jakiegoś łachu, to możecie sobie ten kabel wypuścić od boku, nie musicie go dawać tu i nie musicie się wkurzać, że gdzieś Wam wadzi o główkę ramy albo wadzi Wam o cokolwiek, co macie tam założonego na swojej kierownicy, więc to jest bardzo duży plus, że to ładowanie się znajduje tutaj od boku. Podobnie jest właśnie w przypadku Knoga, ale jego nie można ładować i używać jednocześnie. I kolejny mega duży plus to jest to pokrętełko, które tutaj mamy na boku i którym zmieniamy tryby. Gdy macie rękawiczki, gdy jest zimno na przykład, to tego guzika gdzieś tam naciskacie i ten guzik po prostu nie działa, nie? I przez rękawiczki no, czasem jest to ciężko zrobić. A tutaj mamy zwykłe pokrętełko, więc jak sobie trafimy raz w ten guzik, włączymy lampkę, to tym pokrętełkiem zmieniamy tryby. Pokażę Wam, jak to działa. Czyli tak, tyk, 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 tyk. Proste, jak budowa cepa. Mega fajne rozwiązanie. Oczywiście te tryby sobie możecie zmieniać i co najważniejsze, gdy macie, sobie odblokuję, gdy macie włączony tryb ciągły i przełączycie na tryb świecenia pulsacyjnego, czyli takiego jak tutaj mamy, możecie sobie zmienić na tryb mocniejszy, też pulsujący, tryb taki typowy, pulsujący ciągły, tryb, który daje nam dwa krótkie sygnały i dwa długie i oczywiście tryb najmocniejszy, czyli świecenie na półmocy i flash dodatkowy o pełnej mocy. Lampka 1500 lumenów i lampka, która ma jedną ważną zaletę, o której zaraz wspomnę, to raz, że jest to mocowanie na Garmina, które dostajemy w zestawie w tym pudełeczku. Czyli dostajecie ładny, ładny zestawik tutaj z kabelkiem. Dostajecie w ogóle pokrowiec taki siateczkowany. I dwa uchwyty, jeden na obejmę, drugi pod GoPro.
I to, co wyróżnia tę lampkę na tle tych wszystkich, które Wam tutaj przed sekundą pokazałem, to to, że macie wymienne ogniwo. Gdy Wam się zniszczy trwałość tej lampki i stanie się Wam to, co mi się stało z Dayblazerem, czyli akumulator stracił swoją wartość i już nie działa tak, jak powinien działać, to wystarczy, że sobie kupicie w Bookmanie całe nowe ogniwo, wymienicie je, założycie do swojej lampeczki i macie z powrotem nową lampkę z nowym akumulatorem. Petarda. Dla mnie lampka idealna, najlepsza lampka, jaką kiedykolwiek miałem w rękach, wykonana w pełni z aluminium, z dobrą soczewką, z tym pokrętłem, który jest no, świetną rzeczą, który naprawdę ułatwia sprawę, w szczególności jadąc w rękawiczkach i przede wszystkim jadąc zimą gdziekolwiek, a wiadomo, w zimie jest ciemno od razu, więc lampkę trzeba będzie używać. No i ma wymienne ogniwo. I to jeszcze nie jest wszystko, bo tą lampkę macie z akumulatorem 4 amperogodzin i porównując te wszystkie trzy lampki, które Wam pokazałem, które dla mnie są faworytami, otrzymujecie lampkę, która ma najdłuższy czas świecenia. Bo porównując obydwa, wszystkie trzy lampki i ich tryby świecenia, już wspominałem, że jedna jest 1300, te dwie są 1500, to żeby Wam tutaj nie nakłamać, powiedzieć Wam, jak to ładnie wygląda, to w trybie najmocniejszym 1300 lumenów, 1500 Dayblazer i 1500 Bookman. Bookman ma 3 godziny, Dayblazer na tej samej mocy ma 2 godziny i Knock Blinder będzie miał tylko 1,5 godziny w mocy w słabszym trybie. Kolejna rzecz, tutaj mamy ten tryb, który będziemy najczęściej używać, czyli 750 lumenów i tutaj mamy 650 lumenów, to tu jest w 3 godziny i tu jest 5 godzin, czyli dwie dodatkowe godziny świecenia. I co najważniejsze w najsłabszym trybie, albo nawet tym takim pośrednim, który będziecie tam używać, czyli 350-400 lumenów i tutaj jest 230, nie ma w ogóle takiego jakiegoś trybu fajniejszego, to i tak ten ma 230, a ten ma na 350 10 godzin Bookman, 230 lumenów 8 godzin świecenia dla blindera i na 400 lumenów w przypadku Dayblazera mamy tylko 6 godzin, czyli dalej wygrywa Bookman. I co jest taką totalną, że tak powiem, abstrakcją, to w trybie flesza, czyli takim jakbyście jeździli po mieście, macie 106 godzin użytkowania tej lampki. Oczywiście wszystkie te wartości warto przemnożyć przez 3/4 i w efekcie dostaniemy nieco mniej, ale mimo wszystko 3 godziny jazdy na tej lampce z najmocniejszym trybem to jest w brud czasu. Naprawdę. Bookman wygrywa całą konkurencję pod każdym względem. I mimo tego, że Bookman jest najdroższy z tych lampek, bo 685 zł mamy w przypadku tej lampki, 489 w przypadku Dayblazera i 469 w przypadku Blindera, to Bookman i tak warto po prostu do niego dołożyć, bo jakość jego, po prostu całokształt tej lampki jest naprawdę fajny. Mój faworyt Bookman, drugie miejsce zajmuje Dayblazer, czyli lampka, którą używałem. I blinder, na którego bardzo liczyłem, ale nie można go ładować podczas jazdy. Czyli te dwie lampki, jeżeli chcecie tańszą lampkę, Dayblazer, sztos lampka, można ładować podczas jazdy. Blindera no niestety nie można i Bookman, który jest moim zdaniem najfajniejszą lampką w tym zestawieniu. Oczywiście te wszystkie trzy lampki możecie kupić w Elopointcie w naszej stronie internetowej albo u nas w sklepie stacjonarnym i na dole macie też kodzik rabatowy dodatkowy, jakbyście chcieli kupić lampkę, którąś z tych nie byłaby przeceniona. Dzisiaj pierwszy dzień użytkowania blindera, właśnie wracam do domu rowerem, więc będę z miłą chęcią go użytkował i zobaczę, jak się sprawdza, a myślę, że można śmiało na niego postawić i powiedzieć, że będzie naprawdę dobrą lampką. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!